Tematem tygodnia w numerze 9 piłki nożnej jest jak zestawić atak reprezentacji Polski. Czy Robert Lewandowski może grać razem z Krzysztofem Piątkiem? Sprawę bada Przemek Pawlak. W niedzielę w Gdyni odbyło się losowanie Mistrzostw Świata do lat 20, które w maju i w czerwcu odbędą się w naszym kraju. Konrad Witkowski odpytał bardzo dobrze spisującego się w barwach Krakowi Mateusza Wdowiaka. Jaromir Kruk szczerze porozmawiał z obrońcą Lechii Gdańsk Filipem Mladenowiczem, którego kiedyś nie chciał w Standardzie Liège obecny trener Legii Warszawa Ricardo Sapinto. Włoskie miasto Genua, którym wybił się Piątek, odwiedził niedawno Tomasz Lipiński. Już 27 lutego w Pucharze Króla oraz 2 marca w La Liga mecze Real Barcelona, więc nie mogło zabraknąć u nas okolicznościowego tekstu Leszka Orłowskiego. Michał Czechowicz o tym, co ciekawego wydarzyło się w rosyjskich klubach podczas zimowej przerwy w rozgrywkach. Prezentujemy skarby piłkarskie pierwszej ligi oraz drugiej ligi. Co się zdarzyło w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy? Drużyna na życzenie to reprezentacja Francji, która w 1984 roku została mistrzem Europy. Zapraszamy do punktów sprzedaży prasy w całym kraju i życzymy miłej lektury.